Alo, co to za impreza jest? Co to za impreza jest? Jak ja się tu znalazłem? Tego nie wiem, ale to nie o tym chciałem mówić, bo witajcie w telewizji Mikrogeneracja w nowym energetycznym odcinku. Otóż jedzie za nami, tak jak widzicie, 10 kWh pojemności w bateriach litowych BYD. Oni teraz przejmują rynek. Głównie ze względu chyba na cenę, no ale zobaczycie, jak to będę składał, nawet całkiem fajnie to wygląda. Więc generalnie zapraszam na ten odcinek, będzie dosyć ciekawy, bo budujemy duży system tylko po to, żeby zasilać komputer. Nie wiem, czy to jest ten Bitcoin mining, czy co, nie pytam. 36 paneli na ziemi, 10 kWh pojemności i wszystko po to, żeby przez cały rok zasilać komputer o mocy chyba 670 W. Oczywiście latem będzie dużo nadmiaru energii, wtedy się mają włączać dodatkowe komputery. No i puściłem tam symulację zimą chyba, niestety, ale przez kilka dni tej energii zabraknie, więc wtedy się ją trochę dociągnie z sieci. No siemacie, siemacie, dzieje się, to jest szafeczka z taką fajną bateryjką. Szkoda, że się nie świeci. A to jest modulik. No i co my tu mamy? To co widać, nie? Nie będę wam chyba czytać, to jest 50 V. Tutaj czy tam 52, czy tam 56. Tutaj się ustawia adresiki, tu są jakieś przekaźniki, resecik i komunikacja do BMS-ika. No nic, będziemy to odpalać. Wczoraj przejrzałem instrukcję, całkiem obszerna, chińskim, angielskim. Jest tutaj fajna zabawa, się zapowiada, coś mi się wydaje. Więc wkładamy pierwszego koleżkę. Zobaczymy, jak to pójdzie. 36 kilo bodajże. Także. No wchodzi. O! Co to za akcja? Nie wchodzi do końca? Dobra, trochę fałszywy alarm. Wszystko wchodzi, nie dopychałem do końca. No i zobaczymy, jak to będzie. Bardzo fajnie się to składa, bardzo fajnie. No proszę, 53 V. Co ciekawe, musiałem wcisnąć ten guziczek. Widzicie ten mały guziczek? Światełka się pojawiły. A jak się guziczek wyłączy, to się wyłącza bateria. Bardzo fajna rzecz. No dobra. Chyba mamy poskładane mniej więcej. Zobaczymy, co się dalej wydarzy. Wszystkie plusy, wszystkie minusy idą do tych terminali. Tutaj jest battery management system, no i oprócz tego każda bateria ma chyba swój, więc wszystkie są połączone tymi kabelkami. Ziemia, ładnie wszystkie kabelki były, no i jedziemy dalej. Kolejny krok. Victronik wisi. Bezpiecznika nie mam, ale tutaj generalnie podłączam bezpośrednio baterię, może później się tu bezpiecznik patnie jakiś. Mam bezpiecznik, ale zapomniałem, nie? Zdarza się, nie? Idę zobaczyć na górę, co tam chłopaki robią. Co tu się dzieje? Zobaczcie. ...36 takich paneli. Ostro. Ho, 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 ho! Pstryknąłem tym i nagle zaczęło się wszystko pięknie świecić, mrugać. Mam tutaj już 52 V, więc może... No i pięknie! No i pięknie! Już możemy sobie chińską energię wykorzystywać. Cudownie. Wsadziłem bezpiecznik 100 A, bo akurat zapomniałem 200. Więc zaczniemy od tego.
Tu coś mryga, to znaczy, że ono ma nie mrygać, tylko być chyba na stałe, więc jeszcze coś tu jest nie do końca teges. Coś tutaj się dzieje, nie wiadomo co. Uwaga, uwaga, uwaga. Co my tu mamy? Zobaczcie. BYD box battery. Pokazała się, pokazała się. Wszystko chyba zaczyna hulać i lampeczka przestała mrygać. No dobra, tutaj następny dzień. I się dzieje. System solarny, sieć. Venus GX. Programujemy ustawienia temu gościowi. No niestety nie udało mi się tu połączyć z baterią, nie? Mam taki softcik, w którym mogę widzieć każde ogniwo. No ale to się nie udało, więc robimy teraz próbę ładowania. Bang. I zobaczmy, co tu się dzieje. O, 1200, 1200. Czemu nie pokazuje amperów? O, jest, 20 amper. Ho, ho, ho! Zaczęło się dziać. 60 amper się ładuje teraz. No, ładuje się i ładuje. Wiktronik całkiem ciepły. Dałem drugi czujnik temperatury. Położyłem na kaloryfer. Będzie śmiesznie później fajnie obejrzeć. Ale co tu ciekawego? Tej brakuje jedna kropeczka. A tej brakuje dwie kropeczki. Tej brakuje jedna kropeczka do pełności. I tej brakuje dwie kropeczki do pełności. Więc chyba tutaj będzie coś się balansować, mam nadzieję. 60 amperków leci. Także zobaczymy, co z tego będzie. Tutaj dyskoteka w pełnej okazałości. Ho, 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 wygląda, że to się wszystko ładnie naładowało. Jakimś cudem. Zgłosiłem swoją dyspozycyjność na wyprawę na K2. I mój trening polega na porannej zrywce. Dzisiaj 8.20, 11 grudnia. Jesteśmy dziś tutaj w okolicach Limerick, zachodnia Irlandia. No i generalnie plan jest taki, żeby uruchomić to, żeby to uruchomić, to poskładać jeszcze trzeba. Więc aha, przed tym, zanim słońce zniknie, żeby to przetestować, nie? Bo tu jest system z baterią litą, zresztą co ja tu będę opowiadał. Co za poranek wspaniały. Także na wyprawę narodową na K2 na razie odpowiedzi nie mam, no ale ciągle jestem gotów. Te dwie już poskręcałem. No generalnie tutaj całkiem fajnie, bo dużo rzeczy da się regulować, nie? Na razie zjeżdżam wszystkim na dół, ale tak jak widać, tutaj jest dużo ząbków, można sobie to podnieść, opuścić. Ale ja wierzę, że tutaj chłopaki te bloczki prosto ułożyli. A, tego tu jeszcze nie dokręciłem, ale ten jest już skręcony. No tak to mniej więcej tutaj wygląda wszystko, nie? Bloczki przywieźli, wyrównali. Jedziemy dalej, jedziemy! I druga śrubka. I ta cztery. Sześć. Po sześć śrubek na bloczku. 36 śrubek dużych.
No i potem jeszcze troszkę mniejszych śrubek kilka. I potem jeszcze troszkę mniejszych. I jedziemy! Godzina 11. I wygląda to tak. Jest z nami Michał. U niego jest ta turbinka pionowa mała, pamiętacie, dopiero co byliśmy. No i czasem trzeba zakrudnić klienta. Jedziemy dalej, fajnie się po górce biega. Proszę bardzo. Druga 19. Wybieramy English oczywiście. Jak to wygląda z tej strony? Proszę bardzo, proszę bardzo. Chyba nieźle, co? Także dolne 18. This is massive! Microgrid 50 Hz. Szukamy. Netherlands Microgrid 50 Hz. Jedziemy dalej. No, wszystko fajnie. Zostały 4 moduły do położenia. Ale niestety ten koleżka mi znowu robi niespodziankę w postaci błędu. O, teraz 509. Notice, stage 509, coś innego. No, falowniczek się odblokował. 4.39. Już nie ma generation, ale falowniczek banglał. No spójrzcie sami, no i co wy na to? Co wy na to, no? Ładnie, co? 10 kW, no ślicznie. Jeszcze muszę obciąć ten na końcu i ten. Halo, witajcie we Wrocławiu. Co my tu mamy? Piękny wschód słońca. Jakaś turbinka, jakieś panele. Miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. No i co? Prosta sprawa, walimy tutaj jakiś sieciowy, że tak powiem, falowniczek. A ten odgromnik, to ja nie mam pytań. Najmniejszych pytań nie mam o ten odgromnik. Ten odgromnik od razu można zwinąć i na złom, nie? Także turbinka się kręci w miarę dobrze. Łożyska nie furkocą. Problemem jest mało stabilny maszt. Live performance, Mikołaj Chojnice, proszę państwa. Dance with the stars. Pobujaj. Widzisz, co tu się dzieje? Tak, normalnie to może wyrwać. Zobacz. Ale to chodzi o... To uderza o budynek? Czemu to się tak rusza? Co to w ogóle jest za robota? No ładnie się kręci nawet w ten bezwieczny wieczór. Idziemy wpisać krzywą mocy. I może jutro coś będzie wiało. A tu jeszcze są panele w 3 różnych technologiach. Jeszcze dojdą cienkowarstwowe. Tu są kolektory. Mikołaj, coś ta turbinka... Zwolniona? Zwolniona jest. Ale wiatru nie ma, no zobacz, to jest pyszne drzewa. Ale tamta się kręci. No bo to jest skipar. Czyli polecasz? No. Zobaczymy za rok, jak przejdziemy na pierwszy serwis. Będzie specjalnie z Irlandii przyjeżdżał. Weź ją tam zakręć. Nie w tą. I mocniej ją szarpnij. A. Marek! Głowa! No nie żyliśmy wczoraj. Proszę. No fajne ujęcie. Kaptur mam duży, nie?
No i dobra, witajcie z powrotem tutaj u Briana. Robimy wykończenióweczkę. Więc tutaj będą te komputerki, nie? To w ogóle cała idea tego systemu jest taka, żeby ta bateria litowa, te 36 paneli, co tam jest, ten Victron zapewnił zasilanie do tych komputerów, nie? Są tylko cztery gniazdka, ale mam grube kable i do tych gniazdek będą jeszcze takie przedłużacze, więc będzie tu w sumie blisko, o chyba 8 kW, nie? W komputerach. Myk jest taki, że one mają się załączać w miarę jak będzie lato, nie? I dużo więcej energii niż trzeba. Czyli to naładowane ciągle nadmiar energii włączają się dodatkowe komputery. Brian pracuje tam w IT i piszą chłopaki teraz do Windowsa jakiś tam skrypt, żeby to się wszystko ładnie bujało. I co? Aha, i po sieci się komunikowało i takie tam bajery-szmery. No i co? Pozamykam to jeszcze, nie? No, więc witajcie tutaj w skończonym systemiku. Pierwszy raz bateryjka BYD miałem przyjemność zainstalować. Zobaczcie sobie, jak to pięknie tu wygląda. Cztery bateryjki po 2,5 kW każda. Tu jest taki mały przycisk, co się wyłącza. Tu jest battery management system. No i wszystkie są tam połączone do tych terminali z tyłu. Battery management system jest połączony tutaj z winuskiem, takim specjalnym kabelkiem. Tutaj mamy USB na 4,85 z import-export mierniczkiem. Co my tu jeszcze mamy? A, sorry, pomyłka, to idzie do Victrona. To idzie do BMS-ika. To jest internet. Tu na górze dwa czujniki temperatury. Zasilanko. Sieć. Fronius na górze, to widzieliście. No i co, nie ma ekranika. Aha, no i tu są gniazdka, nie? Będą tutaj pod 8 kW komputery, ale to już mówiłem. Bezpiecznik 250 amperek. No i można sobie przez Wi-Fi-ka się dostać tutaj. No i jeden ten czujnik temperatury tam wisi na grzejniku. Tu mamy 26 stopni. Drugi temperatura baterii. Dzisiaj cieplutko, zobaczcie, w Irlandii. Tak w ogóle to mamy najcieplejszy dzień w historii. No i co tu wam będę smucił? Jadę na basen do Limeryku. 91%. State of health jeszcze nie rozpoznałem, co to znaczy, nie? Ale interesting. No to tyle, no resztę wam pokażę z domu, jak usiądę sobie przed kompikiem i jakieś dane pozbieramy, nie? Gdzie to się przełączało? A, escape'em, o, escape! Here you go. No i co? Zobaczcie teraz. Wrzucimy, powiedzmy sobie to. A, sorki, tak. Tak. I proszę bardzo. 400 wacików z bateryjki leci. Ile tam amperków? A, coś tu, coś tu, coś tu. A. 8 amperków, nie? No i tyle. Fajne? Fajne. To nara. To witajcie, witajcie tuż przed świętami. Co tam dzisiaj? Piątek, 22 grudnia. No i dzień już będzie trochę dłuższy niż wczorajszy. No i co, mokry dach, tak się bardziej się ślizgam niż coś robię, więc tam coś pomierzę i spadam. No, siemajcie, w Wigilię. Kolejny pacjent. Jakiś problem jest z czujnikiem temperatury, trafo temperature, problem, coś tam, SMA. Kolejny mniejszy. 3-3. No nie wiem, grzebie, ale... Jakoś nie mam wizji, co tu zrobić z nim. No,
czasami ma się farta, na przykład w Wigilię. Co tam w ogóle, o co tam chodziło? Tutaj takich śrubek jakiś tam brakowało. To zamiast tej wkręciłem tam i generalnie i zamiast tamtej i tak dalej. Generalnie rozkręciłem, skręciłem, inaczej i działa. I o to chodzi. Nie łączę się kablem, nie zaglądam, co tam za krzywa jest, co mnie to. A w sumie zajrzę sobie później. Z ciekawości. No bo teraz.